Cześć, witajcie, z tej strony Pirackiej Klocki. A dzisiaj zapraszam Was na oglądanie mojej konkursowej pracy na kanał Klocki z Zapałem, która przedstawia moją pasję, a jest to zwiedzanie. Zwiedzanie. W tym przypadku mamy tutaj miejsce, w którym jeszcze nie byłem, czyli miasto skalne. No, jest to miejsce, które na pewno bym chciał odwiedzić. Czy się uda, to nie jestem tego pewien ani przekonany, ale bardzo bym chciał tutaj trafić. No, postanowiłem zbudować zabytek, w którym nie byłem i który będzie jakoś fajnie, można ciekawie przedstawić, a uznałem, że ten zabytek będzie do tego dobry, ponieważ można tu wybudować różne ciekawe fasady, boczki i to naprawdę można ciekawie zrealizować. Dodatkowo, ja wiem, że to nie jest jedyny taki. Mm, no Wiem, że to nie jest odzwierciedlenie 1 do 1, ale starałem się tutaj zrobić wszystko jak najwierniej, żeby oddać. I samą konstrukcję możecie jeszcze kojarzyć na przykład z Indiana Jonesa z jednej części. I myślę, że chyba teraz zrobimy zbliżenie i pokażę bardziej wam turystów wycieczkę, która tutaj jest oprowadzona przez panią przewodnik. A tak się prezentuje wycieczka. Jak widzimy, każdy ma tutaj aparat, wiadomo, każdy chce sfotografować takie miejsce. No, a tutaj na czele postanowiłem stworzyć swoją własną tutaj figurkę żeby zaprezentować, że to ja osobiście zwiedzam to miejsce i chcę mu się jak najlepiej przyjrzeć a z przodu mamy panią przewodnik z czerwoną chorągiewką, która tutaj po prostu chce się wyróżnić na tle pewnie innych grup zwiedzających i po prostu oznaczyć swoją wycieczkę jak widzimy tutaj mamy różne kolumny no i taka w sumie taka ciekawość. Tam można coś jeszcze dobudować wnętrze. Ja chciałem, żeby po prostu to z zewnątrz ładnie wyglądało. Ale, jakby co, jest taka furtka, że można jeszcze coś tam w, w, w głębi wybudować, dobudować no i jak najbardziej się cieszę z tych tutaj, każdych tutaj elementów że starałem się, żeby te łuczki no bo jednak one są zniszczone, żeby były tutaj te kolumny takie uszkodzone, no są tutaj różne tutaj zdobienia już wiele jest bardzo mocno uszkodzonych starałem się to oddać jak najwierniej no i mamy tutaj te skały uznawałem się, uznałem, że nie ma sensu jak najwyżej ich robić, po prostu one się muszą kiedyś kończyć no bo tak to by ten mocek był o wiele, wiele wyższy, no i Bym bardziej musiał w sumie popracować nad tyłem, aby konstrukcyjnie to wszystko wytrzymał. Dlatego uznałem, że tyle skałek wystarczy. No, i teraz możecie dać mi znać, jak podoba Wam się makieta. Życzę także powodzenia innym uczestnikom konkursu. A także cieszę się, że kanał Klocki Zapałem zdobył 10 tysięcy subskrybentów. Brawo, oby tak dalej. Dzięki, do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć!